Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Lord Around the Aftermath, w którym... no właściwie nie wiem jak to określić, ale właśnie sprzymierzone siły Dalaranu, Argent Crusade i Krasnoludów zostały wpierdol od Legionu i Felelfsów. No to trochę... No, nie wiem nawet jak to określić. To jest dziwne, bo teraz wygląda na to, że wcześniej dominujący Argent Crusade, którego teoretycznie nie ma, Krasnoludy i Dalaran mają problem, bo na początku dominowali, wszystko pozabijali, nie mają już przeciwników w postaci troli, nie mają przeciwników w postaci hordy, nie mają przeciwników w postaci mrocznej hordy, nie mają przeciwników w postaci Forsaken. Tak naprawdę, głównym teraz przeciwnikiem przymierza jest grupa elfów z płonącym legionem. No i troszeczkę nudzący Dragonmaw Clan. Poza tym nie ma Scourge. Nie, cały Northrend jest teraz zdominowany przez sprzymierze, a Outland nadal jest pod kuratelą płonącego legionu oraz fel elfów. No, no na tym żeśmy skończyli, zwłaszcza po wielkiej bitwie o Sunwell, która skończyła się zwycięstwem płonącego legionu i wielkim tłumaczeniem Krasnoludów. Ale... O, dobra, nie wiem o czego tutaj chodziło. Silverhandu, nie ma. Aha! Zakończył grę wcześniej. Aha, co Silverhand, nie ma. Tylko, że my kazaliśmy... Jeszcze nie abordować. DJ 40 Expa. Aha. Czyli gościu, który gra Argent Crusade, jest, jakby to powiedzieć, hostem. I jeżeli by wyszedł, to by zabordowało całą grę. I teraz Krasnoludy grają na dwóch bohaterów. A co za tym idzie? Płonący Legion, a w zasadzie Illidan, ruszyli w kierunku Tirskend, żeby pozajmować punkty kontrolne Argent Crusade. Czyli tak naprawdę jest teraz rozgrywka 2-2. O kurcze. O kurde. Magni. Run. Run. Tutaj nie ma żadnego statku. Kurcze. Ale lipa. No pomóż, ten mały nie robię! No to chuj. Magni, uciekaj! Uciekaj! Nawet Magni jest nie do zabicia. No w sumie. No, gościu ma od zarąbania armora. To trzeba przyznać. Belt of Bronzebeard. 10 strength, 10, 5 armorów. Nice. Ale srasz, lel. Ale ja nie sram. Bo nie przegrałem. Ale... dobra, no tam... jojczysz, no. Z jednej strony... przejście na Ragnarosa to jest całkiem dobre rozwiązanie, bo będziesz miał w końcu tego wyjątkowego bohatera w postaci Ragnarosa. Ale... no w sumie Argent Crusade cię już nie obchodzi, a Dalaran ma te swoje smoki. Wyłączę gówniarzu... co za tekst, nie? Wyłączę gówniarzu, karę miałeś! Dlaczego nie będziesz mieć przegrywanego? I wiesz, no, tato, proszę! Ja chcę pograć Silverhandem! Chuj mnie twoje Silverhandy! Miałeś lekcje robić, miałeś się uczyć w szkole, miałeś kurwa przynieść... kurde, miałem być dumny z ciebie, a tu co kurwa? Same piątki! Kurwa, szóstki powinny być, gówniarzu! Jepie! Będziesz dzisiaj jebany w dupę! Co? O, Płonący Legion właśnie przyzywa swojego Kil'jaydena. Gdzieś tak w pizdu, nie wiem gdzie. To jest chyba Zulaman. Jo, to jest Zulaman. A? Nie.
A nie wiem, gdzie jest Zulaman. Już mi się wszystko myli. Dziado, czy to jest Zulaman? No, ale została jeszcze minutka tutaj. Na pewno nikt nie przeszkodzi Deterokowi w przyzywaniu Kierzedena. Now, Burning Legion will rise again. Bo tutaj? Czy tutaj? Hello. Hello, it's me. Aha, no może tu? Tak. Okej. Widzę to wojsko pod Ironforge. O, srogo. A dlaczego ty widzisz to wojsko? Masz takie swoje jednostki? Jo, masz Eye of Kil'jaeden. No, zostało 7 sekund. 7, 6, 5, 4. W sumie, jakby teraz go zabili, byłoby śmiesznie. Lol, normal. Najlepsze, że DH i trochę Horde południe zajmują. Ropu go, bo mi się nie chce przejść do nich. Za dużo dla niego, cóż. Neltarion, rób, a Egwin będzie się jeszcze ciekawie, bla 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 bla. O! Crown of Anastarias, Lordem Crown. Co? Co? Wow! Ale wróćmy do tego, że elfów nie ma. To jest dziwne. Ale Kil'jaeden ten jest. No i teraz obdarowują go, kurde, wszelkim cudami. Korona Lorderonu, plus 5 do wszystkich statów. Nice. Crown of Anastarian, 2 armora, 4 stręga Intelo. No, Holy Light. Nice. No, fajne rzeczy. Robi się Egwin Hellscream? Wiesz, że Ragnaros za pół levela byłby? Co? Pół levelu to dużo. No, jeżeli nie masz tutaj tych kuleczek, to będziesz się nieźle z tym pierdzielił. Tak, no, raczej tak. Nice. No to mamy już Kil'jaedena, który wziął sobie Sunwell. Mimo co tu się stanie. Co? We are the true Horde. Fajnie. True Horde chyba przejmuje cały Northrend. Tak? Nie. Ale chcę zobaczyć, co robi ten tutaj gościu. Nie pierdzie... Co? Nie, to funika przezywacie? Nie. Co siedzisz? Wow! Zrobił Egwin. 17. Guardian of Tirith Fall. Nice. Ja tylko mówię, no jak czasami się za dużo gada, to jest bardziej wkurwiające. Po raz 100 000. Bo na przykład ktoś zagrał dla trollu. Co? Ale ja nie wiem, nie rozumiem, o co chodzi. No, że kurde, robicie jakieś problemy. A dlaczego robicie problemy? Czemu jesteście nudni? Gdzie wyjdziecie? Nie wiem nawet o co chodzi.
Ależ to jest takie joczenie bez sensu. Altairku, co ty robisz? Pan Błazier sobie po Outlandzie. Murmura zapomniańca. Aha, idziesz do muru! Przejmiesz jego moc, tak? A już przejąłeś. Jak tam jakbym? No już jest, dobrze ma się. Kurwa, Kill Jaden jest ogromny. Kazak. Co? Co? O! Ojejku. Dużo wytrzymało. Wow. No to niedobrze. No dobra, czekamy na tą ostatnią bitwę. Kogo mamy? Mamy Wyrm, Legion, Krasnoludy. No ja, ty kurde, masz upgrade 2-1, no to ty kurde nic nie ma. Mówię do ciebie, Legion. Olany. Misiek.pl, olany. W dupie go mają. Przecież masz tutaj budynki. Możesz zrobić tam inne pierdoły. Chociaż, kurwa, nie wiem co ty tutaj. Znaczy nie było jeszcze Neltary, więc nie wiem czemu wy tu uważacie, że we dwóch. W sumie to Ale. A ta Gwen co niby jest taka jakieś OP? Ma dużo obrażeń. Trona Madonna. Nie wiem o co chodzi. Ja się temu przeglądam i to dla mnie to jest takie trochę. What the fuck? Zróbmy w ten sposób. Wejdę na Alta. Zobaczę co on tutaj robi. Przyspieszę to. Gdzieś w Lordaeronie. No dobra, może być gdzieś w Lordaeronie. Dużo czasu tam nie zostało. No. No i się szykujecie. Nie wiem co mi robić. Kusi mnie ten Ragnaros. No to nie zrobisz go i tak. Chyba. Dobra. Halo Krasnal, gdzie jesteś? No to masz mało jednostek, nie powiem, żeby to była jakaś mega armia. A idź w niego imię, nie pierdol głupot. No to jest w sumie bardzo dobre podejście, bo w tym momencie Egwene już nie jest po twojej stronie. Dobra. Nelta i Legion. Last fight. Na ring zapraszam. Gdzie? Kurwa, jak mnie to nudzi. Może Ironforge. Sforsuj. Dawaj na ring. Jak masz Kill Jadena. Może Twisted Nether. Ja, będzie fair. Dobre. Ale nie, serio. Aż się zjebałem już. Kurde, nie mogę tego słuchać.
Stan łazi i nudzi. No, to jest takie nudzenie. Chuj. Wszystko to ma 20 pancerza, nie 10. Biedaczek. Już go zjedli jak chcieli. No dobra, mamy już ostatnie, nie wiem, 10-15 minut. Kalesegos oraz Egwin. I co, gdzie? Chodźcie do Blackrock. No dobra. Ty chodź do Blackrock, pod Cytadelę. Dehal. Które zrównałem ze ziemią. No, może być ciekawe. Oj, Krasnodar, ty tutaj cwaniakujesz. To nie jest last fight. Ja mam 8 na 8. No, to jest trochę nierówna walka, bo ty tutaj sobie koszary robisz. Cwaniaczku. A jak tam Neltarion? Gdzie się znajduje? On jest tutaj. No, trochę daleko. Dobra. No, powinien zauważyć to. Też nie wiem. Może cię nie lubią. Może dlatego, że masz na imię Misiek. Au, się uderzyłem w ząbek. I ruszyli bardzo dobrze, bo to kurde będzie nudne. I co? Uciekasz? Halo, miśki, kurwa. Rozwalcie te koszary, zanim one zaczną budować jednostki. Bardzo się to przyda. I co? No nie pierdolcie, że Dalaran jest z nimi. No ja jest. O kurde, 7 FPS-u! Się biją, halo! Flying Squad Falstad! I got something on my left, what the fuck? Ty, patrzcie, a to te takie śmieszne czaszki lecą. Ja nie wiem, co to jest nawet. Trudno mi powiedzieć, która strona wygrywa. Jeżeli chodzi o Altaira, to stracił już jednego z bohatera. Netrezim General Balnazar padł i już nie można go wskrzesić. Jeżeli zaraz mu zginie Deterok, to będzie podobna sytuacja. Jeżeli chodzi o Kel'Thuzada, to stracił już Brana i Bil'Ghana. Został mu Magni oraz Falstad. Falstada broni i nawet nie ubierze go do walki. Chociaż tam trochę go Deterokiem kąsa, ale zobaczymy. Zobaczymy całą tą walkę. Jeżeli chodzi o Płonący Legion, jak wychodzi ilość jednostek? 99, ich jest już stanowczo za mało. A ten pieprzony Krasnolud cały czas dosyła jednostki, a bo zwalnił się. Tak na zasadzie, gdyby Altair zrobił to samo, tutaj pobudował jednostki, budynki produkujące, wyglądało to zupełnie inaczej. Taki dosył jednostek to nie jest final battle, to jest walka, która będzie się ciągnęła w nieskończoność. To miało być ostatnie spotkanie jednostek. Tym bardziej, że to jest dwóch na jednego. Hello? No, ale całkiem nieźle mu idzie. O, Magni nie żyje. Krasnoludy umierają. Kurde! Bornik Legend jest potężniejszy niż mi się wydawało. Falstad ledwo zipie. Możesz kontrolować. Oho. Czyli Fioletowy już se poszedł. Został Altair z Mefistofem oraz Deferokiem. Tutaj, w tyłu. Hill, że jeden tutaj niszczy. Jak to wyszedł? Żal. La, 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 la. Smutne. No, ale on ma najwięcej punktów teraz. Szkoda.
Samuel Shard. No wygląda na to, że tak się to nie skończy. O nie! Przecież kurde infernale teraz cię pozabijają, tutaj zaraz zginiesz jak dziecko. Kurde, dla mnie ten krasnolud to tak trochę za dużo gada. Trochę, to trochę wkurza. O, jak mi przykro, że no brakuje ci tego 14 levelu, co? Okej, okay, ma 13. Ma 14. Ja bym nie dawał mu tej chwili. A to co to jest? Altair, nie słuchaj go. Bardzo dobrze. Pokaż, kto tu rządzi. Infernusy muszą pokazać, kto tu rządzi. Poza tym, Ragnaros na 10 nie ma szans, Kil'jaeden na 15, 16. Full buffet, full buff i pełen ekwipunku. No, ale tak, nie za bardzo. Widzisz, co stary jest tam na takie kurwa dziecinne zabawy. Dobra, dawaj tego Ragnarosa, skopię mu dupę i możemy iść do domu. Pamiętaj, że to jest jeden bohater przeciwko całej armii. Bo zaraz może napiszesz, że no to dawaj na solo, Kil'jaeden versus Ragnaros, zobaczymy kto jest fajny. Tak trochę... What? Nawet nie domu poczekaj. No, ale co za tym idzie. Bardzo serdecznie dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się czołem. Dostałem już jeszcze jedno nagranie, więc pewnie jakoś niedługo, jak będę miał czas, nagram, skomentuję. Będziecie pewnie szczęśliwymi oglądającymi kolejne odcinki. Do zobaczenia. Cześć. Nara.